Oj, szybkie najście. Ale lot. No z dziesiątką. Wojtek Puchała, Kamil Heller, Subaru Impreza. Oni w tym roku byli najszybsi w grupie N. W Mistrzostwach Polski. No, no proszę. Proszę, no to mamy nowego lidera. 3.47.76, najlepszy wynik. Szymon Ruta obejmuje prowadzenie. No i mówię, ten pomysł jednak był nie najgorszy. On tak tutaj nie tracił na tej dziurze. Ale cały przejazd tego szutru był bardzo szybki. Tak, ten skok, mimo że był widowiskowy, to był również taki na czas pojechany. Krótki. I kolejne auto z numerem 9. No, a tu wjazd. Maciej, 47, no proszę. Bardziej odporne taka, na tego typu. Taka trochę jazda na siłę. Siłowa, ale no, może efekty będą. Trochę na siłę, ale pamiętajmy, że Citroen w Mistrzostwach Świata od lat jakby króluje. I te samochody są nie tylko szybkie, ale również odporne na wszelkiego rodzaju przeciwności, a więc być może można sobie tym samochodem na troszkę więcej pozwolić. Maciek Rzeźnik na razie jedzie bardzo szybko. Przypomnijmy, trzeci w wynikach po... O,